Jak zostawisz suba, to ci sprowadzę z Niemiec taką gablotę, że jak przejedziesz się po swojej okolicy, to ludzie będą myślały, że Biden jedzie z ochroniarzami. No powiem ci, szwagier, że nawet ta twoja nowa fura. Ile za nią dałeś? 10 000. No to żeś solidnie przepłacił. Ten handlarz, co od niego kupiłeś, to on go kupił za 5. Ty to się jak zwykle na wszystkim znasz. Ciekawe, ile ty byś zarobił, jakbyś handlował samochodami. Ja to bym nawet multiple za dobre pieniądze sprzedał. No to z tego, co mi wiadomo, twoja teściowa już chyba ze 2 tygodnie nie może sprzedać punto. Jak jesteś taki handlarz, to sprzedaj go za 2-krotnie wyższą cenę. No i ja ci pokażę, że dam radę. A ja uważam, że nie. No to zobaczysz. Dzień dobry. Moje uszanowanko. Czy ja wiem, no to... No tak... No panie, no powiem szczerze, że w ogłoszeniu było napisane, że jest na gaz, a ja tu żadnego gazu nie widzę. Coś się musiało panu pomylić. No jak się miało pomylić, panie? No było jak bum, cyk, cyk w ogłoszeniu, że jest na gaz. No i się zgadza. Auto jest na gaz. Przecież żeby pojechać, to trzeba wcisnąć gaz. To pan ze mnie głupka robisz, no. Garażowany? Panie, poprzedni właściciel to go w domu trzymał. Chodź pan se tu zobacz, jeszcze ślad po obrusie jest. A klima działa? Panie, jakżem włączył klimę, to moja kobieta tak się przeziębiła, że już 2 miesiąc w sanatorium leży. Ojej. Panie, a radyjko działa? Działa, a głośniki to taką moc mają, że szok. Tylko pan nie włączaj, bo się gówniarze zlecą, bo pomyślą, że Woodstock się zaczął. A patrz, tu masz takie pokrętełko i ty sen kręcisz, nie? Biorę. Sprzedane. Tylko ubezpieczenie musisz se pan... Panie, ubezpieczenie to ja zawsze przez rankomat załatwiam. No to niech będzie. I cyk, 4 000 zarobione. Piotr, masz 400 i zanieś babci. Powiedz, że ledwie udało mi się go na złom wcisnąć. No ale to chyba nie do końca jest tak, że... 100 dla ciebie. Nie było tematu? No i niech ci coś wyrzuci za fatygę. Kurwa. Ale ten handel samochodami to jest łatwy pieniądz. Panie, ile pan za niego krzyczysz i czemu tak drogo? 5 500. Daję 3 i nawet pod maskę nie zaglądam. Stoi! Sprzedane. Panie, za 4 000 to byś nawet nie opłaca umowy pisać. No ale panie, to widać, że to szrot jest, to niedbane jest, no to lipa jest, no. Panie, i tak pan już dużo stargowałeś, bo w zeszłym tygodniu był wystawiony za 10 000. No nie wiem panie, no. Dobra, powiem panu całą prawdę, bo jakoś pana polubiłem. Samochód z wierzchu jest deczko zmęczony, ale tylko dlatego, że 5 lat temu Hołowczyc z nim wygrał rajd Paryż-Dakar. Co pan gadasz? Poważnie. Szejki na pustyni to w złocie płaciły, żeby se w nim posiedzieć. Kurde, no nie... Dobra, biorę za tą 6. Będziesz pan zadowolony. Panie, tylko tu jest taka sprawa, że ubezpieczenie wyszło 3 lata temu. Spokojnie, panie, ubezpieczenie to ja se przez rankomat załatwię. A co wy tak wszystkie z tym rankomatem, co? Panie, bo na takim samochodzie nawet 100 możesz pan zaoszczędzić. 100? Poczekaj pan. Co pan robi? Jak jeszcze 100 pan urwiesz na ubezpieczeniu, to za dobrze byś pan miał. Radyjko zabieram. Ty dziadu zasrany, ty cholero, ty. Kurwa, ale korci, żeby wydać te pieniążki. Ale nauczony doświadczeniem zainwestuję i kupię parę gablotek na handel. No witam szanownego szwagra szwagra. No witam. My to bliska rodzina w sumie jesteśmy, to myślę se, co obcym będę dawał zarobić i jak można dać swojemu, nie? Co ty znowu kombinujesz, Janusz? Będę otwierał biznesik z handlem samochodami i pomyślałem, że tyle u ciebie placu wolnego, wstawię parę samochodów, za plac porządnie zapłacę, a i ty na naprawach zarobisz. Dogadamy się. I to mi się podoba. No Piotr, to rozpoczynamy handel. Zobaczysz, jakie piękne pieniążki się na tym przytuli. Słuchaj teraz, Piotr, po kolei. Tutaj trochę farbką podmalujesz, żeby nie było tego widać. Rozumiesz, nie?
W tym musisz wykręcić żarówkę, żeby kontrolka się nie świeciła. Dobra, to mamy załatwione. O, a w tym to musisz dokładnie wymyć silnik, żeby nie było widać wycieku oleju, rozumiesz, nie? No, no to bierz się Pedro do roboty, bo czas to pieniądz. Słaby silnik w tym Audi, panie, słaby silnik! Panie, a gdzie pan chcesz szaleć tym samochodem, co? No gdzie? No po autostradach! Ależ pan teraz przywalił jak łysy o kant grzywki. Panie, w Polsce to jest tyle autostrad, co mięsa w parówkach. Panie, bierz pan to auto, bo jutro już u innego klienta w garażu będzie stało. Tak pan mówisz? Kurwa, brać i niech sąsiady zazdroszczą. No to biorę, kurwa! Będziesz pan zadowolony. A ubezpieczenie to se pan załatw w rankomacie, tam gdzie wszyscy. Tato, ale przecież ta skrzynia nie będzie pasować do Golfa. Piotr, nie po to, żebym kupił tyle trytytek, żeby się zmarnowały. Dawaj. Ty, Piotr, chodź na chwilę. Co tam? O co chodzi z tym rankomatem? No patrz. To jest porównywarka ubezpieczeń, nie? Przyjrzyj się. No i tu masz wszystko wytłumaczone, nie? Tu wpisujesz, nie? Coś takiego. No i tu przechodzisz dalej. No i w zasadzie tyle. Rozumiesz? Ha, proste jak włos Mongoła. W takim razie to ja muszę klientom troszkę ceny podnieść, bo za dobrze widzę mają. No a powiedz mi, ty wszystko w tym komisie legalnie robisz? Oj, Piotr. Wiesz, że w Polsce są takie przepisy, że je czasami trzeba trochę nagiąć, żeby uczciwie zarobić. No dobra, ale ja się trochę zaczynam martwić, nie? Usiądzie się kiedyś na spokojnie, to się firmę zalegalizuje. Na razie podaję wszystkie dane sąsiada. Witam piękną panią. Dzień dobry, rozglądam się za jakimś ładnym samochodzikiem. Janusz mam na imię i jestem gorący jak grzejnik w zimie. Lepiej pani nie mogła trafić. Bardzo mi miło, mam na imię Alicja. Alicja słodka jak delicja. Ten mi się w miarę podoba. Ten to jest żyleta. Niech pani zajrzy do bagażnika, ile jest miejsca. Ale piękna linia nadwozia. Tył to chyba ładniejszy niż przód. A jak w środku? Jak się fotele odsunie, to tutaj można cuda robić. Nic, tylko brać kawalera i jechać na wakacje. Akurat jestem samotna. To tak jak ja. To znaczy chwilowo jestem żonaty, ale jak to mówią, nie ma takiego wagonu, którego nie dałoby się odczepić. Ja się jeszcze zastanowię. Będzie pan miał jakieś inne auta? Dla ciebie, złotko, to specjalnie do Niemiec pojadę coś sprowadzić. To wpadnę za jakiś czas. Jednak to prawda, że poważny biznesmen to działa na kobiety jak magnes. Kurwa, jakby to nabić gazem z butli, to też by działało. I byłoby taniej. Piotr, musisz tak zrobić, żeby to pasowało do Forda Galaxy. Panie, wiesz pan, czego na mnie mówią krawiec? Nie mam pojęcia. Bo u mnie na placu same igły. Kurde, wczoraj kupione to auto, a dzisiaj zepsute. Się wybiorę tego handlarza, no co za szrot. Jak tak można robić ludziom? Ślinił się na mnie jak pies na kość. Odwiedzę go jeszcze ze dwa razy i tak go owinę wokół palca, że zrobi dla mnie wszystko. A jeśli wam kończy się ubezpieczenie, rankomat zwróci wam 150 zł za zakup polisy OC. Wystarczy po zakupie wypełnić formularz odbioru z kodem FALA150. Kod jest ważny do końca roku, więc jeśli teraz nie kończy wam się polisa, to nic straconego. Oprócz zwrotu gotówki, rankomat organizuje konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhony 12 Pro. Trwa on do końca kwietnia. Wszystkie szczegóły i linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się!